Start na Gali Grapplera daje mi przede wszystkim chyba satysfakcję, tak? Robię to, co lubię, spełniam się w swojej pasji. No i jakąś tam możliwość wypromowania się, tak? Stoczenia następnych walk, zdobywania doświadczenia. Głównie po to się walczy. No ale chyba przede wszystkim satysfakcja, tak? Robię to, co lubię. Przygotowuję się pod swojego przeciwnika, tak, jakiś tam plan na walkę powoli jest wdrażany, więc jest coraz lepiej i coraz, tak jak mówiłem, coraz większe tempo narzucane, więc... Ja nie sądzę, że jestem w miarę wszechstronny, tak, lubię wymiany ciosów, w stójce trochę się obić, ale też... Też czasami sprowadzić tą walkę do parteru, więc nie staram się nie ograniczać jakoś mocno do jednej płaszczyzny, tylko walczyć wszechstronnie. Ja czuję się, jeśli chodzi o przygotowanie do walki, czuję się spokojny. Start na Grappler Night przede wszystkim dla mnie jest wyróżnieniem, tak, mogę pokazać się przed własną publicznością, wystartować na gali, którą organizuje mój klub i mój trener. Jest to kolejne moje wyzwanie sportowe, kolejna możliwość pokazania się, gdzieś tam wypromowania w jakiś sposób.